nowy sklep z przedmiotami, kolejny możliwy zwrot fałdolców, darmowa emotka dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto chcielibyście dostać wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexocode, i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku coś nowego, czyli prezentacja nowego sklepu z przedmiotami. No i na samym początku mamy oczywiście do pakiety, które już były dostępne. Następnie wyżej mamy nowy pakiet, czyli pakiet zadań Wygnaniec z Pustki. No i w takowym oczywiście pakiecie możemy znaleźć skina, przy okazji ze stylem do Lego. Następnie plecak, kill-off, jak i również pakiet zadań na 1000 fałdolców. Także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. Przechodząc wyżej oczywiście mamy rzeczy, które już raczej większości osób widziało. Mamy na przykład Lamborghini. Przechodząc wyżej oczywiście mamy pakiet Mr. Beasta. Mamy oczywiście tutaj rzeczy z Wojowniczych Żółwi Ninja. Przechodząc wyżej mamy jakieś perkusje. Tutaj mamy zestaw The Weeknda. Oczywiście wyżej mamy naprawdę bardzo wiele ścieżek jamowych. No i przechodząc jeszcze wyżej mamy oczywiście Festiwal Zimy. Takie skiny jak na przykład Świąteczny Wojak czy tego typu rzeczy. No i tutaj mamy oczywiście Komando Gwiazdkę, Johna Wicka, przy okazji właśnie Bombowy Mrok. Mamy tutaj następnie takiego oto skinka. No i przechodząc wyżej mamy oczywiście rzeczy, które już raczej były widziane w Fortnite'owym sklepie, lecz na samej górze mamy nową kolaborację z Dragon Ballem Z, czyli tak zwanego właśnie tutaj Freezera, tak jak widzicie. Przy okazji mamy właśnie tutaj właśnie skina Cell, także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. Oczywiście mamy również cały pakiet, gdzie mamy oczywiście te dwa skiny za 2300 fałdolców. No i tutaj niżej mamy oczywiście tak zwane po prostu kill-offy, jak i również lotnie. Także myślę, że naprawdę całkiem spoko. Jeżeli chcecie więcej właśnie sklepików, żeby pojawiały się na odcinkach, to zostawcie tu łapeczkę do góry. A my przechodzimy sobie do pierwszego tematu, czyli możliwego zwrotu fałdolców. Także zapewne większości osób już wie, że w Fortnite pojawiło się oczywiście Lambo, które no kosztuje po raz kolejny całkiem sporo fałdolców, ponieważ 3,5 tysiąca. I generalnie Hypex na Twitterze napisał, że Lambo to no właśnie w Rocket League kosztowało 2000 kredytów. No i generalnie no to chyba Fortnite też miał za około 2000 bądź też 2500 wprowadzić to auto do sklepu. No ale jak się okazuje, no to cóż, zostało wprowadzone za 3500 fałdolców. No i oczywiście jest to zrozumiałe, patrząc na to, że jak to Lambo wchodziło, to Epic Games już było na świątecznej przerwie. Także jest naprawdę bardzo duża możliwość, że właśnie kiedy Epic wróci z tej świątecznej przerwy, to osoby, które zakupiły ten zestaw za 3500 fałdolców, otrzymają jakiś właśnie zwrot na swoje konto. Tak jak już raz mieliśmy właśnie zwrot, gdzie osoby, które kupiły auta, które teraz są tańsze. Przykładowo zestaw Diesla, który kosztował 4000 fałdolców, bądź też jakieś inne, które też były strasznie zawyżone. No to jest tutaj właśnie z tym Lambo podobna możliwość, ale oczywiście no, nie wiadomo, bo wiadomo też, że no, Lambo normalnie kosztuje bardzo dużo. No i może Fortnite po prostu chciał również za bardzo dużo je wprowadzić do gry. Nie wiem, zobaczymy jak Epic Games wróci ze świątecznej przerwy, więc no, troszeczkę jeszcze będziemy musieli akurat właśnie z tym poczekać. Przechodząc dalej, mamy oczywiście masę darmowych nagród. Między innymi właśnie już dnia dzisiejszego, czyli 25, będziemy mogli odebrać właśnie tak zwanego kolejnego darmowego skina, czyli świątecznego krzaczora. Także no myślę, że naprawdę całkiem spoko. No i oczywiście ten krzaczor będzie dostępny około godziny 15 w po prostu zakładce zadania. No i tam macie prezenty dnia. Myślę, że większości osób już raczej wie, że coś takiego jest w Fortnite, a jeżeli nie, no to spokojnie, ponieważ aż do 2 stycznia macie czas, żeby po prostu wejść sobie do gry i możecie dosłownie w jednym momencie wszystkie 14 prezentów odebrać od razu. Także jak ktoś jest na jakimś wyjeździe, czy po prostu nie gra, to możecie sobie wejść i kliknąć nadzwyczajnie w świecie otwórz i to w sumie tyle. Przechodząc, moi drodzy, dalej, mamy bardzo ciekawą rzecz, a najdokładniej na samym początku tego sezonu zostało znalezione coś takiego, a najdokładniej tak zwany dom Petera Griffina w plikach gry. No i generalnie nie wiadomo, czy ten zostanie właśnie w przyszłości dodany. Wiadomo, że jeszcze w tym sezonie ma się pojawić troszeczkę update'ów, ale no, czy takowy dom zostanie wprowadzony? Nie mam absolutnie pojęcia.
zdjęcia, ale oczywiście, moi drodzy, no, jak jesteśmy przy tutaj temacie jeszcze darmowych nagród, no to jest oczywiście całkiem sporo darmowych nagród, o których mogliście zapomnieć. Na przykład, moi drodzy, mamy właśnie tak zwaną darmową emotkę dla każdej osoby i każda osoba może odebrać taką oto emotkę, czyli bananofon i kto wie, możliwe, że wy o tym zapomnieliście, ale generalnie no to do 8 marca 2024 roku jest ta emotka właśnie do odebrania. Jedyne, co musicie zrobić, to wejść na stronę Fortnite/Redeem i na takowej stronie wpisać kod, który postaram wam się gdzieś dać właśnie w przypiętym komentarzu, ale no ten kodzik to jest bananana. No i kiedy ten kod wpiszemy, klikniemy sobie zrealizuj, to na konto otrzymamy totalnie darmową emotkę. Cały kod właśnie na tą emotkę ma 25 milionów użyć. No oczywiście od czasu jej wydania, bo została ona wydana gdzieś na początku sezonu, no to już trochę osób jej użyło, ale na pewno nie 25 milionów. Myślę, że ten kod ma jeszcze z jakieś, nie wiem, 15 milionów użyć. Także jeżeli jeszcze tego nie odebraliście, to spokojnie, macie czas, macie chwilę i na pewno wam się oczywiście uda. No i przypominam również, i w sumie też fajnie by było, jakbyśmy w tym roku coś takiego dostali, ponieważ rok temu dostaliśmy właśnie darmową emotkę totalnie właśnie za darmo i była to taka oto emotka, gdzie po prostu sobie wyciskaliśmy handlami. No i generalnie możliwe, że w tym roku też coś dostaniemy, ale jak już mielibyśmy coś takiego dostawać, no to ewentualnie jak Epic Games wróciłoby ze świątecznej przerwy. Myślę, że bardzo ciekawą opcją byłoby ogólnie gdzieś w tym sezonie dostać jeszcze jakieś skiny właśnie z całej kolaboracji z Family Guy'em, czyli no oczywiście od Petera Griffina, patrząc na to, że jest bardzo wiele możliwości, które no mogłyby się z tego Family Gaja pojawić. A jak na razie dostaliśmy tylko Petera Griffina i to w sumie tyle. Fajnie też by było, jakbyśmy kiedyś otrzymali na przykład jego właśnie ikoniczną w sumie pozę, emotkę, którą on robi w grze, czyli oczywiście jak łapie się po prostu za kolano. Fajnie by było, jakby takie coś się na przykład pojawiło na koniec sezonu, czy właśnie no coś takiego, no bo patrząc oczywiście na to, że na przykład jak mieliśmy po prostu jakichś bossów w starych sezonach, no to oczywiście po prostu później dostawaliśmy ich do sklepu. No akurat w tym przypadku Peter Griffin jest w karnecie bojowym, ale jeżeli byśmy dostali taką emotkę, byłoby to naprawdę spoko od strony Epika. No ale cóż, no możecie tak czy siak odbierać darmową emotkę bananofon, która no myślę, że jest naprawdę, ale to naprawdę warta uwagi. No i już dnia dzisiejszego również na wasze konto może trafić skinek świątecznego krzaczka, także to też myślę, że jest naprawdę całkiem fajne. No i macie oczywiście jeszcze masę innych darmowych nagród do odblokowania, ale to już raczej niejednokrotnie wam mówiłem. Na przykład macie pakiet zadań prawdziwi od odkrywcy, który znajduje się w Fortnite'owym sklepie, bądź też możecie odblokować masę innych ciekawych nagród, także jak najbardziej wam oczywiście polecam, no bo jest to według mnie mega, mega łatwe. Oczywiście taka emotka Petera Griffina no jest w karnecie bojowym, czyli jest to Surfing Beard, no ale oczywiście no niestety nie jest ona totalnie za darmo, fajnie by było jakby na przykład do Petera została dodana jakaś taka dodatkowa emotka, patrząc na to, że w poprzednich sezonach przykładowo do tak zwanego na przykład Wiecznego został dodany dodatkowy plecak i to gdzieś dosłownie w ponad połowie sezonu. Także zobaczymy, może Epic Games rzeczywiście coś takiego doda, a ja tym samym chciałbym się już z wami pożegnać. No bo generalnie to by było na tyle. No niestety, w ostatnich dniach nie ma jakoś dużo nowości, patrząc na to, że Epic Games jest oczywiście na wyjeździe, tak zwanej świątecznej przerwie. Ale no cóż, teraz w sklepie mamy oczywiście nowe skiny z kolaboracji z Dragon Ballem, także jeżeli będziecie je kupowali, możecie to zrobić z kodzikiem HEXOKOD. No i co? Możliwe, że gdzieś jak Epic Games wróci ze świątecznej przerwy, otrzymamy właśnie, no po prostu ten zwrot za to Lambo. O ile w ogóle ktoś z was je kupił, możecie dać znać w komentarzu, czy je kupiliście i czy według was te 3,5 tysiąca fałdolców to za dużo, czy za mało, choć raczej mi się wydaje, że troszeczkę za dużo. Tak czy siak, to już by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Ja byłem Hexo, trzymajcie się i cześć!